Sięgamy dzisiaj do pierwszego listu świętego Jana i czytamy fragment z trzeciego rozdziału od wersetu 11 do wersetu 16. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy oddawać życie za braci. Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry, w Chrystusie poselstwo, które dzisiaj czytamy o poranku, jest chyba jasne. No i tutaj mamy pewien problem. Bo skoro ono jest jasne, to dlaczego jest tak wiele przestępstw związanych z tym prostym i jasnym przekazem? Biblia mówi tak: macie się nawzajem miłować. I trochę to może brzmi jak pewne hasło, ale gdyby Biblia na tym poprzestała, no to pewnie mogłyby się pojawić różne interpretacje. Natomiast Słowo Boże, które czytaliśmy, nie daje pola do różnych interpretacji. Najpierw Słowo Boże odnosi się do znanego nam wydarzenia, znanego z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z początków Biblii, kiedy to Kain zamordował swojego brata Abla. Pytanie, dlaczego to zrobił? I Biblia odpowiada. Uczynki Kaina były złe, a uczynki brata były sprawiedliwe. To rodzi oczywiście niezwykłe konsekwencje i powinniśmy mieć świadomość, że tego typu konsekwencje, tego rodzaju konsekwencje funkcjonują po dziś dzień w społeczności. Po pierwsze, nie ma nic wspólnego pomiędzy złem a sprawiedliwością. Zresztą Biblia o tym mówi, chociażby apostoł Paweł powiada o tym, że nie ma żadnej społeczności między światłością a ciemnością. Kościół nie żyje w żadnych szarościach. Kościół nie żyje w żadnych kompromisach. Kiedy żyje, kiedy tak żyje, to gnije. I mówię wam to z własnego doświadczenia. Kiedy przymykamy oczy na przestępstwa ludzi, kiedy przymykamy oczy na złe działania ludzi, na złe słowa, na złe czyny, na różnego rodzaju zachowania niegodne uczniów Chrystusowych i czynimy to z myślą o ustanowieniu jedności czy zachowaniu jedności, czynimy to z myślą o przykrywaniu miłością i tak dalej, to zawsze wcześniej czy później ta choroba wyjdzie i opanuje coraz więcej ludzkich serc. Zło ma tendencję do rozszerzania się. Jeśli uważnie czytamy Boże Słowo, to musimy pamiętać słowa, które Bóg skierował do Kaina, mówiąc, że grzech czeka u drzwi. Co to oznacza? To oznacza, że jak uchylę drzwi, to grzech wejdzie do tej rzeczywistości, w której ja jestem. A grzech to nie jest żadna stróżka, żaden strumyczek, ale to jest potężny ocean kłamstwa i nienawiści, który wleje się wtedy do serca człowieka i zniszczy człowieka i zniszczy tych, z którymi ten człowiek ma społeczność. Z grzechem się nie bawi. To nie jest piesek, którego można wytresować.
Ale to jest dziki zwierz, który rzuci ci się do gardła po to, żeby zabić, po to, żeby zniszczyć, zadeptać. Bo taka jest natura grzechu, taka jest natura zła. Dalej czytamy o tym, że nie powinniśmy się dziwić, kiedy świat nas nienawidzi. Kain był przedstawicielem ludzi, którzy całkowicie powierzyli siebie grzechowi. Swego rodzaju cynik, człowiek o ogromnym ego, zazdrosny. Kiedy zobaczył, jak żyje jego brat, nie mógł tego ścierpieć. Podstępem go wywabił na pole, daleko od rodziców i zamordował. Bez zmrużenia oka zamordował i zaraz zaczął kłamać. Kiedy Bóg go zapytał, co się dzieje z jego bratem, a co tam, ja nie jestem żadnym strażnikiem swojego brata, skąd mogę wiedzieć? Kłamca, kłamca, raz jeszcze kłamca. Ludzie, trzymajcie się jak najdalej od kłamców. Nie ma gorszego człowieka jak kłamca. Kłamca to jest człowiek, który jest rozsadnikiem najgorszego, największego zła. Jeżeli w waszym kościele jest kłamca, a nic z tym nie zrobicie, to ten człowiek zarazi dużą część waszego zboru. I nawet się nie zorientujecie, jak wam się zbór rozleci na kawałki. Właśnie dlatego, że kłamstwo zarazi innych, zabije innych. Nie dziwię się, kiedy świat mnie nienawidzi. Ale muszę się dziwić wtedy, kiedy Kościół mnie nienawidzi. A kiedy Kościół może nienawidzieć tych, którzy służą Bogu? Wtedy, kiedy już nie należy do Chrystusa, ale do kłamcy, do diabła. Nie dziwcie się więc, że ludzie, którzy kłamią was, będą nienawidzieć. Ja z doświadczenia swojego mogę wam powiedzieć, że fantazja, w cudzysłowie, kłamców w odniesieniu do mnie czy do mojej żony przekroczyła już wszelkie bariery, nie tylko przyzwoitości, ale wyobrażenia. To jest niepojęte, co ludzie potrafią wymyślić. Ja nawet nie wiem, jak oni to robią. Ale to jest prawda. Tak się dzieje. Uciekajcie od kłamców. I nie dziwcie się, kiedy świat darzy was nienawiścią, bo świat żyje w kłamstwie. Jest pełen kłamstwa. Skąd wiemy, i to jest znak rozpoznawczy ludzi wierzących. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że kocha Chrystusa, że chce mu służyć, to może mówić. Kto to sprawdzi? Nie da się tego sprawdzić. Ale zadaj mu proste pytanie. Jaki jest twój stosunek do twojego zboru? I usłyszysz prawdę wtedy. Jeżeli ten człowiek zacznie narzekać, opluwać, to już wiesz, z kim masz do czynienia. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Po co nam w zborach ludzie, którzy są rozsadnikami śmierci? Przecież będą tą zgnilizną zarażali innych. I inni będą umierać. Po co ci, kochany bracie pastorze, 10 dodatkowych ludzi na liście, którymi się możesz szczycić, skoro tych 10 nie tylko nie jest częścią twojego zboru, ale ukradnie ci następnych 10, ale na płacz będzie już za późno. Przyglądajmy się, kochani, ludziom, którzy źle mówią o swoich zborownikach. Źle mówią o tych, których podobno uznają za braci. Ja nie przyjmuję i nie przyjąłbym do zboru ludzi, którzy przyszliby do mnie i powiedzieli, w naszym zborze to jest tylko zgnilizna, jest tylko zło, nasz pastor to jest idiota, to jest złodziej, to jest kłamca. Powiedziałbym takiemu człowiekowi, dziękuję, zamknij drzwi z drugiej strony.
nie ma miejsca dla takich ludzi w Kościele. Bo ci ludzie zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, nie miłują braci. Można przyjść i powiedzieć, nie mogę być tamten z Boże. Nie chcę za dużo mówić, bo kocham tych ludzi, ale boli mnie to, co tam się dzieje. Boli mnie to, jak postępują. Ale modlę się za nich, proszę Boga za nimi, poszczę w ich sprawie, błogosławię tych ludzi. Czy nie jest to zupełnie inna postawa? Czy nie jest to czasami postawa miłości? A właśnie postawa miłości. Miłość do braci jest próbnikiem, który pokazuje, kto kim jest tak naprawdę. Każdy, kto nienawidzi brata swojego, jest zabójcą. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. Tak mówi Słowo Boże, jest mordercą. Słowo nienawiść, którego użyto w tym fragmencie Bożego Słowa, to greckie mizon. Ono mówi, że można kogoś nienawidzić, mieć do kogoś wstręt, odrazę, można kogoś nie cierpieć, można kimś gardzić. A więc trudno, biorąc pod uwagę całe to spektrum możliwego tłumaczenia, trudno uznać, że człowiek, który nienawidzi swoich braci, jest jednym z nich. Nie, nie jest. Jest obcym ciałem w Kościele, które trafiło tam tylko przez nieuwagę Kościoła, tylko dlatego, że Kościół nie żyje być może pełnią ducha, być może nie posiada w swoich szeregach darów, rozeznania. W każdym bądź razie jest obcym, niebezpiecznym dla Kościoła ciałem i trzeba na to zwracać uwagę. Jeżeli nie miłujesz swoich braci, nie jesteś moim bratem w Chrystusie. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Można powiedzieć, że to jest lustrzane odbicie, albo inaczej może, jest to druga strona monety, którą jest taki, a nie inny konkretny człowiek. Oto z jednej strony mamy kogoś, kto jest częścią Kościoła i nienawidzi. Niestety jest częścią Kościoła. Z drugiej strony mamy kogoś, kto jest częścią Kościoła i oddaje swoje życie za braci. W tym miejscu znowu Greka używa ciekawego słowa psychi i można je dwojako rozumieć. Też w zależności od tego, jak to słowo umieścimy w zdaniu. Chodzi o duszę i chodzi o umysł. Dusza i umysł. Co oddajesz za braci? Akurat nie chodzi o życie fizyczne. Myślę, że to nie byłoby jakimś strasznym problemem. Byliby ludzie zdolni do tego, żeby oddać swoje życie za swoich braci. Ale oddać swoją duszę to jest o wiele więcej. Oddać swoje życie to jest o wiele więcej. Swój umysł o wiele więcej. Dlaczego? Dlatego, że oznacza to, że decydujesz się z tymi ludźmi żyć do końca swoich dni. To jest moja decyzja, że tak chcę. Ona jest oczywiście zgodna z tym, czego Bóg ode mnie chce. Bóg mnie gdzieś postawi w konkretnym miejscu. Przydzielił mi konkretną służbę. A więc moja miłość do tych moich braci i sióstr polega na tym, że ja po prostu oddaję im siebie do dyspozycji. Ja się o nich modlę, ja ich wspieram, ja ich błogosławię, ja im wybaczam, ja o nich bojuję, ja o nich walczę. Oni mogą na mnie zawsze polegać. Nie podkładam nikomu nogi, nikomu, o nikim nie mówię źle. Nikomu nie życzę nic złego. Jestem jak skała dla tych ludzi. Oni się mogą oprzeć na mnie, a jak w zborze mamy wielu takich ludzi, to jesteśmy jak niezdobyty gród. W takim kościele miłość mieszka z radością. Miłość jest takim znakiem rozpoznawczym tego kościoła. Bo miłość to poświęcenie siebie, oddanie siebie.
oddanie siebie. Kiedy w tym fragmencie czytamy o miłości, to właśnie czytamy o agapi, czyli o tym rodzaju miłości, który jest absolutnie doskonały i polegający na tym, że daje siebie niczego w zamian, nie oczekując. Kochani i drodzy bracia w Chrystusie, jeżeli macie we krwi turystykę międzyzborową, to nie kochacie swoich braci i sióstr. Jeżeli źle mówicie, źle myślicie, występujecie przeciwko braciom i siostrom, to jesteście mordercami, a nie jesteście braćmi w wierze. Jeżeli jesteś sługą Bożym, to postępujesz jak sługa Boży, a wzorcem dla ciebie jest Jezus Chrystus, który nikogo nie zdradził, nigdy nie skłamał, nikogo nie oszukał, zawsze mówił prawdę prosto w oczy. Dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o budowaniu na fundamencie Jezusa Chrystusa, to nie mamy wątpliwości, że to jest dobry, zdrowy fundament. I my wszyscy naprawdę bezpiecznie się czujemy na takim fundamencie, stawiając budowlę swojego życia i na takim fundamencie stawiając budowlę swojego lokalnego kościoła. Wyobraźcie sobie, że Chrystus kłamie, oszukuje, zawodzi. Podejrzewam, że nasza sytuacja byłaby po prostu tragiczna. Tragiczna. Ale Chrystus taki nie jest. Dziękujmy Bogu, że mamy takiego Zbawiciela. Tego, który był prawdą, tego, który jest prawdą, który jest życiem, który jest drogą, jest światłością, jest naszym zwycięstwem. I my tak powinniśmy żyć w Jezusie Chrystusie i takimi dla siebie wzajemnie być, naśladując naszego Zbawiciela. Amen.